To jest cała biblioteka wypisana, już mini biblioteka na temat własności intelektualnej. Ostatnio strasznie modny temat. Miliony Twitterów prawdopodobnie były na ten temat wyzwane. Nigdy ich nie przeczytam, bo jest za dużo, żeby je zaasymilował. Tutaj nie rzeczy stanowią przedmiot konfliktu antagonizmu i wyrywania sobie z rąk, tylko wszystko właściwie materialne bądź niematerialne, rzeczowe bądź duchowe, co da się spieniężyć. Połowę życia przeżyłem w sytuacji, kiedy wody się nie kupowało, wody się brało za studnie albo z kranu, prawda? Tutaj nikomu nie wpadło na myśl, że można zrobić majątek na tym, po prostu przez to, że się tą samą wodę wleje w butelki się wystawi i przekona się ludzie, że nie tylko na Saharze trzeba, że są bukłaki z wodą, ale także jak się przechodzi z Ursynowa do centrum, powiedzmy, czy na Sadybę, to też na wszelki wypadek trzeba nieść butelkę ze sobą, wchodzi się na lotnisko, butelkę się wyrzuca, przechodzi się przez kontrolę, butelkę się kupuje razowo i tak dalej. To jest taki przykład, jak zagospodarowują się ziemię niczyje. Kto ją zawłaszczy, kto ją będzie eksploatował, kto będzie miał prawo decydować, co tam zasiać i kto będzie właścicielem zbiorów, tak? I przychodzi taki Mark Zuckerberg i dokonuje wielkiego odkrycia. Oto wspaniały, wspaniała ziemia niczyja, nie zagospodarowała. Naści Facebook, możesz mieć w ciągu jednego dnia 500 przyjaciół, prawda? Oczywiście to jest oszustwo, bo to ja powtarzam z uporem maniaka, mam 87 lat, ale sobie 500 przyjaciół nie sprawiłem. Więc jeżeli można w ciągu jednego dnia sprawić ich sobie, no to są prawdopodobnie inni przyjaciele. Tak czy owak, ługał Mark Zuckerberg, czy mówił prawdę, podsuwał fałszywy towar, czy też podsuwał towar rzetelny, ale zrobił na tym kilkaset miliardów dolarów. Tak? Na tym polega problem, mówiąc, tak? Tych prawdziwych ziemniewiczy, które można było podbijać, posyłać tam garnizony wojskowe, brać pod swoją administrację, wyciągać tam, gdzie się zabrakło już. Planeta jest pełna. Dzisiaj rozwój społeczeństwa do konsumentów polega na tym, że się wytwarza nowe, sztuczne ziemie, niczyje. I je sobie przywłaszcza. Więzi dają panu prezent w postaci bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. Jak coś się stanie, prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie. Otóż przyjaciele z Facebooku, jak pan doświadczy biedy, nie przyjdą z pomocą, oni po prostu skreślą pana ze swojej sieci, przestaną odpowiadać na SMS-y i na to wszystko się skończy. Nawet nie muszą sobie wymyślać rozmaitych wymówek, dlaczego to zrobili. Czynność mechaniczna, tak, naciśnięcie palca i załatwiamy. Więc dał on poczucie posiadania własnej sieci przyjaciół, jednomyślnych, walczących o tą samą sprawę, jeżeli oni walczą, bądź broniących tej samej sprawy, jeżeli jej bronią. Natomiast nigdy ich nie wystawił na próbę. To nie są ci przyjaciele wypróbowani, którzy kiedyś mieścili się wspólnocie. Bo wspólnota z jednej strony daje to bezpieczeństwo, a z drugiej strony ogranicza wolność. To są zobowiązania długofalowe. Tak? Niełatwo się z nich wykaraskać. Natomiast w sieci jest bardzo łatwo podłączyć się i bardzo łatwo odłączyć się. To jest taka luksusowa odmiana przyjaźni,
która, kiedy wszystko idzie dobrze, kiedy wszystko jest jak okej, jest całkiem nawet przyjemna do praktykowania, no ale jak dojdzie do ciężkiej próby, to może być, może się okazać, że wszystko było złudzeniem. Jeżeli ja kupuję coś, nawet jak jeszcze kupowałem płytę, tak? Kupowałem płytę z tą muzyką, mogłem ją wyrzucić na śmietnik, mogłem ją zepsuć w spadku, mogłem ją sprzedać, kiedy mi się znudziła. Państwo nie mogą tego zrobić z tymi zdałgodzonymi rzeczami. To jest napisane na was i tylko na was, czyli właściwie ograniczono wasze, spożywców, prawo własności. A nie prawo własności firmy, która sprzedawała. I to jest to wielkie kłamstwo, które o tym się kryje. To jest walka na obie strony. Nie tylko własność intelektualisty produkującego pomysł jest pod obszarem w tej walce. To jest właśnie te pozory, które są stwarzane przez owe wielkie firmy, takie jak Google, jak Amazon, prawda, jak te EMI, te wielcy producenci muzyki i tak dalej. Jest taka mgła, którą się otacza ten problem, żeby przesłonić to, o co naprawdę idzie. Bo idzie naprawdę o wywłaszczenie nabywcy. Nie o wywłaszczenie sprzedawcy, o wywłaszczenie nabywcy. Jeżeli pan kupuje legalnie od tej potężnej internetowej firmy, która panu sprzedaje, pozwala panu, jak to się nam po polsku mówi, zdownloadzić. Ściągnąć jakąś melodię, prawda, za pieniądze, pan zapłacił, ale nie może pan tego przekazać w spadku swoim córkom, nie może pan zostawić testamentu, że połowa mojej płytoteki będzie własnością jednej, a druga połowa własnością drugiej. Pan jest tylko użytkownikiem. Natomiast pojęcie własności, moi drodzy państwo, od czasów starożymskich znaczyło utere et abutere. Pełnia władzy nad przedmiotem. Przede wszystkim musiał być przedmiot. Nie było przedmiotu materialnego, to nie można go używać, bądź nadużywać. Tak? Nie można używać, bądź nadużywać melodii. To jest jakiś pomysł zupełnie fantastyczny, którego by nasi przodkowie w ogóle nie zrozumieli, o co im chodzi.